Ahoj! Witam wszystkich na moim skromnym kanale O krótkiej filozofii teologii, czyli co? Lecz w sprawie piszczy? I zapraszam na drugi odcinek cyklu jaskółki z biblistyki Półki, w którym podejmę pytanie o wzajemną relację między Sumem Bożym a Biblią. No, no, nie trzeba mówić, że. Kościołach chrześcijańskich istnieje specjalna księga, Biblia, zwana też Pismem Świętym. Ona ma szczególny, jeśli tak, tak, tak można powiedzieć, status mianowicie jest uważana za słowo Boże. Gdy podczas liturgii czyta się fragment z owej księgi, to lektor po zakończeniu czytania daje takie wezwanie o to słowo Boże. Kościół odpowiada: Bogu niech będą dzięki. Proponuję, żeby przy pomocy no, prostych schematów zastanowić się, jaka jest relacja między Słowem Bożym a Biblią. Słowo Boże będzie nam symbolizował taki niebieski okrąg, a Biblię okrąg zielony. No Jest tu kilka możliwości. Dwie pierwsze no, w oczywisty sposób. Nie są zgodne z wiarą katolicką. Mianowicie, ktoś, kto jest niewierzący, no powie, że jest tylko Biblia, nie ma Słowa Bożego, no gdyż jego zdaniem Bóg nie istnieje, zatem Słowa Bożego być nie może. Ktoś inny, kto uważa, że Słowo Boże istnieje, istnieje Bóg, który skierował do ludzi jakieś przesłanie, ale ono nie jest zawarte w Biblii. Czyli Biblia jest, no, trudno zaprzeczyć, że Biblia nie istnieje, jest no, nawet może ważną księgą. Ja kiedyś znałem taką panią, która była niewierząca, ale bardzo szanowała Biblię i zwłaszcza Księgę Mądrości Syracha. Mówi, że czyta często i jej no, pomaga w życiu. No, ten ktoś może uważać, że no, słowo Boże jest zawarte w jakiejś innej normatywnej księdze. Następne cztery stanowiska, tu ponumerowałem, można rozważyć, które jest zgodne no, z katolicką wiarą, zatem z przesłaniem biblijnym. No, pierwsze jest takie, że słowo Boże jest tożsame z Biblią i tylko z Biblią. Więc jak ktoś nie miał nigdy w ręku Biblii, nic o niej nie słyszał, no nie ma żadnej możliwości usłyszenia słowa Bożego. Zatem nie ma żadnej możliwości no, wejścia z Bogiem w jakąś relację. No, tymczasem w Biblii czytamy. Byliście do Tymoteusza, że Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi. Jeżeli Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, no to nie może być tak, że większości, większości ludzkości, no bo przecież Biblię zna pewnie mniejszość osób, zwłaszcza, że Biblia nie jest od początku świata, więc tej większości ludzkości, większości ludzi nie dał w ogóle szansy nawiązania z sobą kontaktu. Więc no raczej tak nie może być, że Słowo Boże jest tożsame tylko i wyłącznie z Biblią. Inna możliwość, że Słowo Boże jest rzeczywistością mniejszą niż Biblia, no, że jest Biblia. No i w Biblii w niektórych miejscach jest Słowo Boże. Więc doświadczenia, że jest ludzi wcale nie są to takie rzadko. Nie są to rzadkie wypadki, że, no, że tak się uważa. Czyli że są w Biblii wersy, które. Są słowem Bożym i takie, które nie są. No jest to, wydaje się, no karkowowna dosyć koncepcja, dlatego, że wtedy trzeba mieć ścisłe kryterium. Nikt o takim nigdy nie słyszał i w żadnym kościele chrześcijańskim takie coś nie funkcjonuje. Za pomocą którego to kryterium byśmy mogli ocenić, że to zdanie z Biblii jest słowem Bożym, a to nie. poglądowi, który ten tutaj diagram przedstawia, sprzyja no takie słuszne zresztą spostrzeżenie czy obserwacja, że nie wszystko w Biblii jest tak samo ważne. No oczywiście są teksty dla wiary bardziej fundamentalne, na przykład Kazanie na górze, i mniej fundamentalne, jak na przykład że święty Paweł, św. Paweł pisze w swoim liście żeby mu ktoś tam przywiózł płasteroady. Daje się do Filomena jest taka, yy, yy, taka, yy, takie zdanie. Oczywiście nie jest tak, tak samo wszystko ważne, natomiast nie jest tak, że w Biblii jakieś miejsce nie jest Bożym. No bo wtedy trzeba mieć ścisłe kryterium. Prawda? Że czytamy, o to zdanie nie jest Bożym, no, to, to tam można go lekceważyć, no ale to jest. No więc to tak też nie jest jakoś. No byłoby to dość kartołomne. No mówi Pismo Święte, że wszelkie pismo od Boga jest natchnione. Mówi tak święty Paweł w którymś, w którymś miejscu. Trzecia możliwość, no to że Słowo Boże jest rzeczywistością większą niż Biblia. No, że jest oczywiście Biblia, ona jest Słowem Bożym, ale Słowo Boże nie wyczerpuje się tylko w Biblii. Jest ono, by tak powiedzieć, rzeczywistością szerszą, głębszą niż Biblia. Ale ktoś, kto broni takiego stanowiska, no, powinien Potrafić czy pokazać słowo Boże, które nie jest Biblią, a że jakoś twierdzi tak na podstawie Biblii. No i zaraz wrócę do tego diagramu. No i czwarty to jest takie, że no jest słowo Boże, jest Biblia, no i czy tak powiedzieć, część słowa Bożego zawiera się w Biblii, gdy słowo Boże jest rzeczywistością większą niż Biblia, no a część Biblii nie jest Słowem Bożym. Przeciw temu stanowisku, no, można by dać ten sam argument, który przed chwilą omawiałem, no, że wtedy, no, trzeba by mieć kryterium, które nie istnieje. Które to kryterium by pozwalało, no, ściśle jednoznacznie odcedzić w Biblii to, co jest Słowem tylko ludzkim i to, co jest Słowem Bożym. No, przypatrzmy się tym czterem możliwościom, które, które omówiłem. I zastanówmy się, które no, jest stanowiskiem katolickim. Jest to stanowisko trzecie, że Słowo Boże jest rzeczywistością większą czy szerszą niż Biblia. Ktoś to tak twierdzi, znaczy, powinien umieć pokazać czy wskazać Słowo Boże, które nie jest zawarte w Biblii, no ale któreś jakoś, która to teza z Biblii wynika. No po pierwsze, druga osoba Trójcy Świętej jest słowem Bożym. Mówi Święty Jan z w swojej Ewangelii, na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. No, Syn Boży nie jest tekstem, a jest słowem Bożym. No oczywiście Biblia jest słowem Bożym. Wspominałem, mówi w którymś miejscu Święty Paweł, że wszelkie pismy są od Boga, od Boga natchnione. Objawienie naturalne. Świat, życie sumienia, życie moralne człowieka. Mówi o tym Pismo Święte jest bardzo ciekawe, że Biblia, która jest Słowem Bożym, mówi, że nie tylko można się z Bogiem spotkać za pośrednicem, że tak powiem, Biblii. To jest głównie trzynasty rozdział Księgi Mądrości i też fragmenty w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian. No, Święty Paweł powiada, że niewidzialne przymioty Boga, jego potęga i tak dalej są widoczne dla umysłu na drodze kontemplacji stworzenia, a księga mądrości mówi, że przez piękno stworzeń ich rozumność przez podobieństwo poznaje się w Stwórce. To również no, historia osobista i powszechna jest, to, Co to Biblia o tym mówi, jest jakoś Bożym objawieniem. No wpierw Żydzi wyszli z Egiptu, tak, a potem o tym napisali, że im Bóg pomagał i się podczas tej wędrówki pomagał i objawiał. Święty Bonaventura, no wielki mistologi średniowiecznej, głosił taką oto na pierwszy rzut oka, taką zdumiewającą tezę, że gdyby nie grzech pierworodny, który jakoś zatruł nas, zaciemnił umiejętność poznawania Boga, to nie, Biblia byłaby niepotrzebna, gdyż ludzie potrafiliby nawiązać kontakt z Bogiem w oparciu o objawienie naturalne, czyli o, kontemplując piękność świata. No i własne życie moralne. Mówi Święty Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale, że poganie, którzy nie znają prawa, więc tory, a więc, story, a więc objawionych zasad moralnych, no, żyją zgodnie z tymi zasadami. No, na przykład przykazanie, nie zabijaj, no było znane przed Górą Synaj, oczywiście. No, jeszcze można dać sakramenty. No, mówi Święty Paweł, że Biblia jest swoim Bożym słyszanym, a sakramenty swoim Bożym, Bożym widzianym czy widzialnym. Zatem Słowo Boże nie wyczerpuje się w Biblii. Nie jest tylko to same z Biblią, choć oczywiście Biblia jest Słowem Bożym. Zatem stanowiskiem katolickim jest taka oto teza, że Słowo Boże jest rzeczywistością większą niż Biblia. No to jest teza, teza ciekawa i taka warta zastanowienia. Proponuję takie oto Ważne pytanie. No, zastanówmy się w takim razie, jak ma się do siebie taka, takie oto dwie rzeczywistości: słowo Boże i słowo ludzkie. Oczywiście, słowo Boże, jak mówiłem, nie wyczerpuje się w Biblii, a słowo ludzkie nie wyczerpuje się też w Biblii. No, na przykład jest Pan Tadeusz, Hamlet Szekspira. Ludzie napisali więcej wzniosłych tekstów, również religijnych niż jest to w Biblii. Zastanówmy się, jaka to będzie księga, która powstanie, że tak powiem, na przecięciu rzeczywistości, którą nazywamy Słowem Bożym, i rzeczywistości, która można określić jako, jako słowo ludzkie. No, to jest właśnie Biblia. W Biblii nie ma ani jednego zdania, które by nie było Słowem Bożym. Jan jednego zdania, które by nie było słowem ludzkim. Zatem, im więcej, im głębiej rozumiem Biblię jako słowo ludzkie, tym głębiej, tym mocniej rozumiem Biblię jako słowo Boże. Ma to, no takie, Niebanalne konsekwencje dlatego, jak Biblię należy czytać, interpretować i rozumieć. Jak wiadomo, w starożytnej Grecji istniała w Delfach wyrocznia Apolina, Boga Apolina. Jeśli ktoś chciał dowiedzieć się, czy usłyszeć słowo Boga, jechał do Delf, szedł do Pyci i za pośrednictwem pyci Bóg komunikował swoją wolę Owemu człowiekowi. Ale, żeby Bóg mógł przemówić przez pytję, pytja musiała się odurzyć. Siedziała na takim no, specjalnym trójnogu, wdychała opary, które się wydostawały ze skalnej szczeliny, i gdy, jak to się mówi, odeszło od zmysłów, gdy owe narkotyczne opary no, pozbawiały ją takiej, powiedzmy, ludzkiej świadomości, Ludzkiego myślenia, wtedy Bóg mógł przez nią przemówić. Czyli Bogu Apolinowi ludzkie władze poznawcze przeszkadzały w komunikacji się, się ze swymi wyznawcami. No Biblia ma stanowisko zupełnie odmienne. Biblia słowem ludzkim od A do Z i słowem boskim od A do Z. Pan Jezus, słowo Boże, wcielone, posługiwał się słowem ludzkim. Tłumaczył. Głosił przy powieści, dyskutował z Nikodemem całą, całą noc, nauczał, powtarzał. Czyli był w pełni człowiekiem, no tak wierzą chrześcijanie, i w pełni Bogiem. To, co mówił, było słowem ludzkim i słowem Bożym. No jest to tajemnica wiary. Podobnie należy rozumieć Biblię. Powtórzę, im bardziej rozumiem Biblię jako słowo ludzkie, tym bardziej im rozumiem jako słowo Boże. No, słowo ludzkie ma kontekst historyczny i tak dalej. Im więcej wiemy o słowie ludzkim, no, tym mamy szansę więcej zrozumieć i głębiej słowo Boże. Pan Bóg nie posłużył się słowem ludzkim, że tak powiem, powierzchownie, jak w Delfach posługiwał się Apollo. Tylko używał, powiedzmy, ludzkiej gramatyki i tak dalej, no ale treści, które tam były zawarte, trzeba było jakoś dostrzec, no poza zmysłowo. Jakby, że tak powiem, poza ludzką logiką. Wszechświęce tak nie ma. Taki dowcip mi się przypomniał, że jest młody ksiądz na, na parafii, przychodzi proboszcz do niego, no czy ksiądz przygotował kazanie na niedzielę? Tak, przygotowałem, ale tylko do połowy. A druga połowa? A, w drugiej połowie to liczna pomoc Ducha Świętego. No i ksiądz wygłosił to kazanie, do niego proboszcz przychodzi, no serdecznie gratuluje księdzu. Ksiądz był znacznie lepszy niż do, od Ducha Świętego. No więc nie da się wniknąć w Biblię jako Słowo Boże, no pomijając ten aspekt ludzki. On jest poniekąd na, no na pierwszym miejscu. Ma to oczywiście swoje znaczenie, konsekwencje dla rozumienia natchnienia Pisma Świętego, dla rozumienia tego, czym jest objawienie, no i też dla, jak już mówiłem, interpretacji Pisma Świętego. No są to tematy zupełnie fundamentalne dla dla chrześcijańskiej wiary i postaram się jakoś się omówić w następnych odcinkach playlisty Jaskółki z Biblistyki Półki. Dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję. Dziękuję za dotychczasowe. Ahoj! Do zobaczenia.